TG Narodowy Warszawa, tu napisze się trzecia część historii. Mamet Halidow, Scott Askan. Myślę, że dwie walki napisało swoją historię i przed walką stało powiedziane dużo. Same dwie walki pokazało dużo i tak naprawdę już chyba nie ma o czym mówić. Sprawdzamy się w relacji sportowej, kto jest lepszy. Thank you. Good luck. Good luck. Bardzo ładnie. Last time I fought with you in COVID, like in front of 200 fans, like 200 fans to like 50,000. It's going to be outstanding, I can't wait. Like, just to see all the setup, like how the stage is going to be, and I know where I'm going to stand now in the blue corner and stuff like that. It's going to be great to see this full of fans. Main event, it's what fighters dream of. Like, imagine this, like 50,000 fans, they might not be cheering for me, but I'll still feel that energy. Cześć. Widziałem 14 lat w pracy. A, dobra to. Aż nieprawdziwa. Świat dokładnie taki, co robisz. Co w tym momencie chcielibyście przekazać swojemu rywalowi? Powodzenia, Mariusz. Zobaczysz, co to prawdziwe MMA. Będzie bolało. Dziękuję. Póki się będziesz ruszał, będę bił. Zrób to samo. Powodzenia, Mariusz. To, co powiedziałem, z niczego się nie wycofuje. Będzie grubo. Nie będzie pełnego dystansu. Któryś padnie. Więcej jak pewne. Który? W sobotę zobaczymy. I do tego się przychylam. Zaczyna się czuć te emocje. Tak naprawdę chyba w piątek to już zacznie, tak wiesz, w człowieku. Że Maciej, ja dzisiaj jeszcze, zaraz się przebieramy, jedziemy do hotelu i trening, jeszcze ostatni trening. W tym czasie przed walką, w sobotę jazda. Wiesz, co Mariusz mówi. Ja wiem, co mam zrobić i tyle. Robię wrażenie. Ta odległość, daleki jakby jest od oktagonu, miejsce widzę, to jest bardzo daleko, wysoki, szeroki, wszystko jest na inny wymiar. Cieszysz się, że Mariusz już wrócił do ciebie? Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, Artur. Proszę, ładny masz okulary, ładny masz okulary. Ale bo ty też masz takie, dzisiaj widziałeś jakieś zazdrości. A co to znaczy, co za firmę w ogóle pytali? No, ja widziałem, co to za firma, ale oni nie widzieli. No te. Cieszę się, że wrócił. Jeden z największych nazwisk polskiego sportu w ogóle, nie licząc MMA, tak? Bo nie da się tego ukryć. Więc bycie częścią takich ludzi to jest fajnie, miło. Duże wyzwanie również, bo psychologicznie musisz być gotowy na wszystko. Na tej gali, jeżeli gadamy o walkę z Mamedem, uważam, że wszystko, co było, to już za nami. Czy pierwszy wychodzi, czy drugi wychodzi, nie ma różnicy dzisiaj, bo uważam, że moje bycie na narożniku to jest dużo znaczy. Jako osiągnięcie sportowe uważam, że Mariusz będzie wychodził drugi po prostu. Na razie jest kurczę pusto, ale wierzę, że w sobotę będzie zapełniona hala. No ale nie jest takie to wielkie, jakie się wydaje i zamierzam wejść, wygrać i ucieszyć publiczność. Powiedziałem mu, że wiem, że jest czysty i cieszę się, że mam przeciwnika, z którym mogę normalnie się zbadać i nie musimy się martwić, że będzie z tego jakiś większy problem, bo ja jestem czysty, on jest czysty, więc będziemy mogli pokazać polskim kibicom, że można mieć fajny poziom, można być mistrzem, a nie trzeba się wspomagać. W jaki sposób się skończy? No to powiedziałem, że no nikt tak naprawdę tego nie wie, tylko Bóg może to wiedzieć. Dla mnie osobiście najlepiej, jakby się skończyła przed czasem, choć z drugiej strony nie miałbym nic przeciwko, gdyby to była walka 25-minutowa, wojna, taka, która, jak powiedziałem właśnie, żeby kibice mogli ją chłonąć i cieszyć się każdą minutą tego pojedynku. Myślę, że formuła konferencji jest już mocno przejedzona. Właściwie poza tym, że nie ma paprotek na stołach, nie zmieniła się ona od czasu Mohamed Ali i chcemy te emocje i te impulsy przede wszystkim w głowach widzów generować w inny sposób i to jest jakaś tam kolejna próba, będziemy szukać do upadłego. W sobotę będzie około 3000 osób ode mnie. Tutaj na tych dwóch sektorach D4 D5 od góry do dołu całe są nasze, także jak ktoś chce poszukać atrakcji podczas gali, to niech patrzy w tamtą stronę. Tak, mieliśmy dzisiaj ostatnie takie spotkanie w twarzą, no nie ostatnie, bo jeszcze czeka na zważenie, ale ostatnie spotkanie w twarzą w twarz. Nie usłyszałem nic nowego, nie miałem też nic nowego do powiedzenia, wszystko zostało już powiedziane. Koniec gadania, czas na robotę.
Maciek z Martinem, z Wojkiem tutaj postawili na coś, co odbyło się pierwszy raz, na jakąś nowatorską koncepcję. Zawodnicy tak patrzyli z pewnym zdziwieniem, jak zobaczyli siatkę, która ma ich oddzielać. Ciekawe doświadczenie, które też rozwija zawodników medialnie. Wiadomo, że dzisiaj gdzieś głównie emocjami trzeba te walki, brzydko mówiąc, sprzedawać. Także było trochę fanu. Część traktowała to dosyć poważnie, część z dużym przemrożeniem oka, tak naprawdę się śmiejąc, bo też ciężko kogoś, kto zwykle jest spokojny, nie ma absolutnie takich predyspozycji do trash talku, zmusić go do tego, żeby powiedział coś, czego nie robił, czego nie mówił przez kilkanaście lat swojej kariery. Komplet publiczności będzie miał szansę zobaczyć już realne pojedynki, nie na słowa, tylko jak wejdą panowie do tej klatki podczas XTB Colosseum 2 już w sobotę i wtedy rzeczywiście tutaj myślę, że taka temperatura wrzenia, nieprawdopodobne napięcie, które się będzie unosić nad klatką, ta sinusoida zdarzeń, emocje, to wszystko będzie obecne w nieprawdopodobnej scenerii w obecności ponad 50 tysięcy fanów. Wy możecie to przy na kamerach zrobić. No. Chodź, zrobimy. Chciałby Woju stanąć, powiedzieć, o co się toczy gra. Woju, chcesz zagrać w tym filmie? I mówisz, że Colosseum 2 jest ważne, ale najważniejsza jest sprawa futra. Co chcesz powiedzieć? Chcesz powiedzieć swojemu przeciwnikowi. To po pierwsze, czy jest coś, z czego chcesz się wycofać? I na koniec, jak potoczy się ta walka? Słuchajcie, Colosseum jest ważne, ale sprawa futra jest ważniejsza. Zapraszam. Co chcesz powiedzieć swojemu przeciwnikowi? Że ma dwa życia, skoro jedno zaryzykował w sprawie futra. Wiem, że się boisz, a ja mam darmowe minuty w taktaku, dlatego możesz zadzwonić z mojego telefonu. Powie? Ciebie, człowieku? Z mojego telefonu do mamy, proszę. Do mamy? Dobrze, że dziurki są takie małe, bo dostałbyś cios w nos, mój drogi. Normalnie już pękam, boję się. Trzymajcie mnie! Widzę cię przez tą siateczkę, grubciu. Nie byłeś taki mądry wczoraj na urodzinach. Tak, czyli? Starego. Starego. To nie byłeś zaproszony w ogóle. No, a jednak. Przedeś bez zaproszenia. No, dobrze, dobrze. Cwaniaczko, co myślisz, może tak filmy było. Sobie robisz, co możesz wchodzić, gdzie chcesz? Dobra, dobra. Jakie jest drugie pytanie? Czy chcesz się z czegoś wycofać przed walką? Czy ja się chcę z czegoś wycofać? Daję mu szansę, żeby się z walki wycofał. Ja chciałbym przeprosić, powiedziałem, że go wiadomo co, w drugiej rundzie zrobię to w pierwszej. Jak potoczy się ten pojedynek? Za moje zwycięstwo nie ma takiego kursu, wycofali bukmacherzy. Ja będę łapał i rzucał, łapał i rzucał. Rzuć się, dam, zaraz z mostu dam, dzisiaj. I dam w łeb. Chcę łapać to na koniec. Takie powinienem stardowy dawać. My się z Maćkiem zawsze uwielbiamy od lat. Wiem, jak dzisiaj funkcjonuje świat. Kliki i ostatnia sprawa futra, gdzie oczywiście zainscenizowaliśmy tę scenkę. Zrobiło się Futrogate. Ludzie zastanawiali się w internecie, do kogo należy to futro, kto to futro zgarnie, więc dopowiedzieliśmy drugą część tej historii. Futrogate. O, przepraszam bardzo. Nie mogę się ostatnio dogadać z Matkim. Zaczął się od futra, a sprawa jest już chyba teraz dużo poważniejsza. Po prostu. Trash talkiem chyba wygrałeś, no ale umiejętności chyba i przeszłość MMA ma nawet Maciek, bo ma jedną walkę. Myślę, że jak byliśmy młodzi, to nawet zdarzały się takie wieczory, o czym pewnie nigdy nie mówiliśmy publicznie, gdzie w apartamencie hotelowym zdarzało się, że się próbowaliśmy, ale rzeczywiście Maciek jest na pewno w tej formule MMA zawodnikiem lepszym, który był jednym z pionierów tej dyscypliny. No i prawdopodobnie, gdyby doszło do realnej szansy, to do realnej walki, to byłoby mi ciężko. Panie Mateuszu, odwieźć do auta? Nie, nie, dziękuję bardzo. Zobaczyć mniejsze, większe? Kurde, te... Mówiłem Martinowi przecież, kurde. Żeby napisał tutaj UFC. Nie. No i nie przeszedł ten tak. Nie? Jasin jest tak podobny do mnie. No jest. Wiem, że nie chcecie, ale... Wam każą, nie każą, to...
Zróbmy to, choć się nie lubimy wszyscy. No tak. Strasznie. Przemęczymy się jakoś. No. Dobra, przemęczmy się. Widziałem, że to był unik. No jak nie unik? No ty się zastanawiam, ma prawdę, nie tak. Ja na karate. Show me the meaning. No przeciągam. No to co jest? Mamy pół kroku w lewo, dasz prawdę? Proszę. No tak, dziękujemy. To co, możemy, Mamet? Ja jestem. Serwis. Ja to pracuję, nie? Serwis. Coś trzeba? Przynieść, odnieść? Kawę? Mam problemy. Panu, bo krok w lewo zrobiłem, kawę może? Nie. Nagrywanie już włączone. No to witamy, Mamet Halidow przed XTB KSW Koloseum 2. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Oj, dużo ich tego jest, tych kwiatów. Zaskoczył w pierwszej walce jak najbardziej. W drugiej udało mi się udało jego zaskoczyć, więc trochę znamy. Teraz nie wiem, jak to będzie. Już dwa razy walczyliśmy ze sobą. Jak będzie, co to będzie się działo, nie mam pojęcia i to właśnie mnie rajcuje. To jest wielkie wydarzenie, dla mnie przynajmniej. Już drugi raz jestem jeszcze do walce wieczoru, drugi raz przed taką dużą publicznością. Nie tylko sport, tylko kultura i tak dalej, bo na MMA to nie jest tylko mordobicie, to jest ciężki kawałek chleba. Tylko zawodnika, również tego sztabu trenerskiego, ludzi dookoła. To jest przekaz, nie tylko. To fajnie, że ludzie przychodzą oglądać, nie tylko samą walkę, tylko zawodników, bo znają ich. I to jest piękne. W dniu jutrzejszym, ważenie 10-12 tradycyjnie na trzecim piętrze. Tak, czyli nie tutaj, tylko na trzecim piętrze. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o ważenie, to macie zupełnie inne podejście z Valeriu do niego. On drze zdjęcia, ty częstujesz pizzą. Masz jakiś pomysł, jak to ważenie może wyglądać? No pomysł mam tak jak zwykle, u mnie się nic nie zmieni. Będzie pizza i nie tylko dla tych na scenie, ale też dla kibiców. Będzie trochę więcej pizzy od mojego sponsora Barabu. Tym razem ta walka będzie właśnie dla kibiców, z racji tego, że jest to na PGE. Na żywo robi wrażenie. W telewizji jak się to ogląda, to widzisz kolejny stadion, kolejną halę i kolejny obiekt, a na żywo jest wow. Jak wychodzisz, to widzisz, że jednak jest to, i tu mogę określić, 3 levele wyżej niż duża hala sportowa. Tak naprawdę mi się wydaje, że jeszcze my nie wiemy, jaki on jest, bo wydaje mi się, że większość tych rzeczy, która się działa, którą krzyczał, darł zdjęcia, to jest gra, to nie jest do końca on. Mam wrażenie, że prawdziwego siebie on jeszcze nie pokazał. Opcja na razie wygranej i cieszę się z wygrania. Wiadomo, widzę. Mamy się nie cieszę. Wczoraj w mediach został wywołany temat pasa BMF i od razu został wywołany osoba twoja w walce z Romanem Szymańskim. Czy chciałbyś zawalczyć o taki pas i czy Romek też by był ewentualnym przeciwnikiem? No jasne, że chciałbym zawalczyć wszystkie pasy, które federacja mi zaoferuje, to będę chciał walczyć. Wiadomo, jest trochę lżejszy. Ale wygrał kiedyś z moim bratem, więc na pewno to by była dla mnie też fajna walka i dużo, dużo by na pewno nam dała, więc jak najbardziej, ale oczywiście nie uciekajmy od tej, co będzie w sobotę. Najpierw jeden pas, a później pas największego czego? No boicie się przekląć? No i wszystko, no tutaj gościu z fame to wie jak się przekląć. A ja się dopytam dalej właśnie, Tomek, bo ty jesteś osobą, którą można lubić, którą można nie lubić, ale polaryzujesz tych ludzi. Nie tylko walory sportowe, ale też te walory medialne mogą ci pomóc w pójściu jeszcze krok dalej. Ostatnio też miałeś przesłanie do hejterów, czy tam dwie walki wcześniej. Nie, nic tam nie mówiłem. Zachowałem oczywiście tam pokorę, bo przecież nie zrobiłem wagi. A w Radomiu też nie, a na ściance, tak, to nie tak, wiem. Na ściance było coś, ale, było. Ale nie, co ty, nie podkręcę, bo ja tutaj nic nie mam do hejterów i tak dalej. Ja dzięki nim jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Wcześniej, jak mówiłem, że chcę walki z Soldiczem, no to pisali, że jestem debilem, a ten sam gościu później napisał polski Soldicz, nie? Więc teraz ich zrozum tak naprawdę, weź się na nich denerwuj. Szuli zgrywał bohatera, wiesz, w mediach. Ja mu tylko odpowiedziałem, ja byłem ten gorszy. Wiesz, Czarek tak naprawdę z nikim nie wygrał, już wiesz, wywoływał do Michała do walki, zobacz, no. Ja bym wygrał dwie walki w KSW, czy jedną i bym miał wywołać Mameda. No to zobacz, co by ze mną zrobili, tak naprawdę ci hejterzy, nie? Samo poczucie? Kurde, no bardzo dobrze. Nie mogę się doczekać, już piątko, wiesz? Piątko nie mogę się doczekać, bo zjem. Zjem, że mój żołądek będzie pełny, wiesz o co chodzi, że nie będę półgłodny. Myślałem, że powiesz, że było jest medialne ważenie i zobaczę fanów. Fanów to ja po wygrane chcę zobaczyć, wtedy wiesz, będę mógł im, jak to się powiedzieć,
jak ci to powiedzieć, po pierwsze ucieszyć ich i siebie, po drugie wtedy masz najwięcej emocji, wtedy masz, jesteś szczęśliwy, wiesz, chcesz się tym podzielić ze wszystkimi. Samo marzeniu też będzie fajne. Wtedy też będę już najedzony, więc wiesz, już wtedy będę, wiesz, szczęśliwy. Śmiesznie będzie. Mieszkasz u siebie czy w hotelu, jak odcinasz się? Jak no jak chodzi? Wagę robię, to w hotelu zawsze będę. Poranne ważenie i tak tutaj jest. Wagę oficjalną też tutaj mają, więc wolę, wiesz, zawsze w hotelu. A przed walką zobaczyłem, mi to obojętnie, nieważne gdzie śpię, ważne gdzie walczę. Jakie teksty, nie? Dobra, dobra. Sobotę, gala KSW Koloseum, już nie mogę się doczekać. Duże emocje, im bliżej walki, tym większe emocje. Cieszę się, że mogę skrzyżować rękawice z tak wielkim wojownikiem, jakim jest Michał Materla. Wierzę, że zrobimy niesamowity bój, który zapadnie na długo w pamięci kibiców. Także na razie wszystko jest jak należy. Ostatnie dwa dni regeneracja i w sobotę jedziemy z tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Możemy jeszcze zdjęcie? Oczywiście, tak, tak jest. Jak się skończy walka Kuby? Wygadam. Ale musisz obstawić, jak? W pierwszej rundzie? Pierwszej. Nie jest nic nowego, bo już to robiłem jakiś czas temu. Musiałem sobie przypomnieć to wszystko i czuję się w każdej płaszczyźnie dobrze. W sobotę zobaczycie. No, nie chcę nic tu mówić za dużo, bo może będą jakieś wnioski z tego wyciągnięte. No, w sobotę zobaczycie, jakim jestem zawodnikiem i na jakim poziomie jestem w tym MMA. Ostatni raz takie wydarzenie większe to walka w Anglii. Ostatnia walka. To także tak, w styczniu to było. Także, ale fajnie, fajnie. Już się nie mogę doczekać tej soboty. Napięcie rośnie. Coś pięknego. Tak jak tutaj jest, jak w KSW, to jest w Stanach, to też masz rękawice, masz mnóstwo plakatów, masz wszystkiego. To tak w Stanach było. Także ostatni raz byłem w 18 roku, bodajże z Wasowym, także w Chicago. Coś pięknego, tu jest naprawdę na wysokim poziomie. Nastawiam się na bardzo ciężką walkę, także tak to widzę. Jestem gotowy na 3 rundy, także jestem gotowy na wszystko. Jest najważniejszy fotograf. Tak. Na ważeniu też. Chyba nie ma, nikt nie jest ważny, tylko tak jest. Ja będę robił zdjęcia, ale nikt nie ma. Też myślę, że Saladi będzie dużo starał się kopać, ale pamiętajmy jedno, no nie bił się zawodnikiem tak wysokim. Jak bije się zawodnikiem wysokim, to już te kopnięcia aż to tak żałobo się nie wyprowadza. Sam wiem, jak walczę z zawodnikiem wyższym od siebie, to już te kopnięcia troszeczkę inaczej się układają. A jeśli chodzi o szybkość, to jest no tajemnica dla mnie, bo rzeczywiście w jego walkach widzieliśmy, że szybkość jest jego mocną stroną. Wiem jedno, zawsze tak jest, że zawodnicy mnie lekceważą, oglądają swoje walki, widzą mnie z boku, ale jak wchodzą ze mną do klatki i zaczynają wymieniać ciosy, to nagle okazuje się, że nie są tacy szybcy, okazuje się, że moja szybkość zaczyna robić im problem. Nie? Arek Wrzosek na kanale sportowym powiedział, że z tobą stało na bramce tak, że była awantura i Arek zanim się zorientował, że jest awantura, to Mariusz nie było. Mariusz wyjaśniał delikwenta. No bez przesady, ale było kilka razy tak, że rzeczywiście do mnie się doczepiali, no bo wiadomo, przez wzgląd na moje gabaryty, więc czepiali się mnie, ale też nie było tego aż tak dużo razy, żeby jakieś super historie. No zazwyczaj po prostu gości najlepszy sposób, żeby kogoś nie bić, tylko wjeżdżałem w nogi, wynosiłem i rzucałem i zawsze jak widzieli, że ja takiej postury jestem w stanie kimś rzucić jak workiem kartofli, to wtedy już praktycznie do niczego nie dochodziło, bo myślę, że to wystarczyło. Powiedz mi teraz tak, czy tejpujemy kostki też? Nie, kostkę to nie. Nie tym razem. Wyjdzie jak mumia. 116. Nie, no to panowie. No tak wygląda. 113. 113 i 6. Ale dzi. Ale dzi. Co to za dzi? A się sobie założyli po tej prawie, jak wygląda. Słuchaj, dwóch majkunów. Tylko nie każcie się nabić. Ostatni raz się biliśmy na kadrze i to nie wyglądało dobrze. Nie brzmiało to też dobrze. Nie, no, biliśmy się i wiesz co, i trener musiał przegrać. Powiedział stop, ale nikt nie odpuścił. Niestety przez drobne zakażenie skóry musiałem odwołać moją walkę w maju.
ale włodarze stanęli na wysokości zadania, za co jestem im bardzo wdzięczny i przełożyli mi tą walkę na jedną z największych gal w historii, można powiedzieć, więc naprawdę jestem podekscytowany i już nie mogę się doczekać soboty. Nie, ja po prostu jeden puchar amatorskiego KSW wygrałem, co potem przełożyło się chyba na ten angaż w KSW. Od tamtej pory jestem w KSW, stoczyłem 10 walk. Czuję się taki teraz doceniony, że wzięli mnie na tą największą kartę w historii. Umawiałem się na następną walkę, no to zapytałem o narodowiec i usłyszałem, że sorry, ale każdy zakontraktowany zawodnik o to zapytał. Niestety nie ma tylu miejsc na karcie. Liczyłem się z tym, że będą same walki mistrzowskie albo walki gwiazd, że tak powiem. Więc jakby wtedy to z pokorą przyjąłem i nie spodziewałem się, że finalnie i tak na tej karcie się znajdę. No ale można powiedzieć, że to wyszło takie szczęście w nieszczęściu. Podejrzewam, że był już w jakimś etapie zbijania wagi, może diety. Jak uświadomił sobie, że będzie musiał jeszcze 3 tygodnie przetrzymać tą dietę, to może mu to się tam nie uśmiechało i dlatego trzeba było go namawiać. Taka gala to jest dla każdego zawodnika wielka szansa i powinien się jakby z tego cieszyć, więc wydaje mi się, że musiały z tym iść jakieś trudności u niego. To będą początki z 15 lat temu prawie. Tu widzę to upasiony trochę, to też upasiony, bo patrzę, to będą, to też, bo to nie dzisiejsze, dzisiaj mam ze 115 do razu, tak widzę, to będzie 2003 rok. To my zaczynamy? Tak. No to jakbym na zakon prosić. Już sekundę skończymy. Tak, tak, spoko, tam z 3 kiloma tylko. Ty masz 83. 4. No 83 900. No tak stówkę ty tak jeździsz normalnie. No to tak trochę. Ty to zapowiesz się na ciężką. A no. Na jakie zastępstwo? Zawsze 9,8 to jest grubaskie. Ciężko nawet łazić. No ciężko, ciężko. Chociaż człowiek jest szczęśliwy. To jest to chce. Jedzie, odpala się kratki, wszystko. Coś tam, że miseczkę przytrzymało. Ty bardzo, bardzo 10 tygodni. Ile masz? 86,200. Pamiętaj, 83,9 musisz mieć, bo to jest walka mistrzowska. Nie, no wiem, co. W sensie chodzi mi o to, że nie ma tolerancji, żebyś się nie zdziwił. Nie, no wiem. Już miałem 5 rund. Już jeden taki też wiedział. I 5 rund wreszego. No, i że jest 5 rund, żebyś się nie zdziwił po trzecie. Nie jest tolerancji. Durniat. Słyszysz? Słucham, Budzianowski. No, 5:30 możesz przyjść do mnie poniedziałek. Byliśmy wczoraj o 5:30 i cię nie było. Cię ty byłeś. Byłeś o 5:53. No przecież ja wcześniej wyszedłem, ty powiedz, to nie wyszedłem, to... Ty myślisz, że kawa się tak szybko rano wypije? Marcin, daj posłuchaj. To jest dobre. Na 5:53, no jeszcze chyba nie będzie. Co nie będzie, co nie będzie? U Mariusza norma to jest świętość, zaprawa wojskowa, jest do zrobienia, no to co, komu w drogę to czas? Fajnie. Zbawię, gdzieś tutaj macie? Tutaj. Gdzie tak? Stoję, podaj. A, teraz się zważę, no. To się znosi 700, jest. To jest jak grzewko małe. Ono będzie dużo. Wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. 10 lat. I ono będzie. Tak, czas. Możesz tylko zadbać o to, żeby nie było żadnych. A Mariusz jest sadownikiem, więc wie jak drzemka. Nie, ale to jest, ale organizm ludzki tak ja samo wiem. Działa. To nie ma to, że a, bo to. Możesz tylko fajnie zadbać tak zwanymi jakimiś pielęgnacjami, tym, tamtym, żeby choroby żadne po drodze nie były, bo cię wtedy to spowolni wszystko. A jakbyś się miał porównać do jakiegoś drzewa, to co by było za drzewo? Co by było drzewo? No powiem ci, no ja to jestem starym dom Bartek, nie? Dom Mariusz. Po prostu, no tak stary dom Mariusz idzie pomału. Też rzeźbi, tak on sobie rzeźbi. I sobie od razu nie wszystko. Czy...